Witam, tutaj Drops. W kolejnym odcinku zagramy w Need for Speed Underground 2. Dobra, teraz pojawiły nam się chyba kolejne jakieś nowe wyścigi. Przez to, że właśnie zwiększyliśmy sobie tą reputację tym wyglądem. Przykładowo tutaj przy tym URL-u nie było wcześniej tego StreetX-a. Ale teraz już jest, więc... Więc teraz będziemy ciągle zarabiać kasę, żeby właśnie tuningować bardziej to nasze auto. Okej. Okay. Okej. Nie, to tam już teraz chyba jechaliśmy nawet. No, poznaję ją. Ale wydaje mi się, że teraz będziemy tak jakby coraz więcej dostawać kasy za te same trasy, właśnie z powodu tego wyglądu, tej reputacji, czy czegoś tam. No, teraz też nieźle cisną nawet. Nie no, teraz muszę zacząć trochę tuningować pod względem osiągów. Bo widzę, że coraz... takie wiecie... Coraz częściej oni... O, jeszcze jest więcej okrążeń. Że coraz więcej... razy się spotykam z tym, że oni prawie że już wygrywają. Prowadzą zbyt długi czas i w ogóle. A trochę tam kasy mamy, bo bodajże 2000 i ponad pół. Więc to w sam raz się nada na jakiś fajny nitro, silnik, tego typu zabawki. No. Ile tym razem zarobimy? 300. No, spoko. No, a teraz mamy 2,5. Okej. Okay. Tu mamy URL, ale tak jak mówiłem, jego sobie zostawię na później. Tu bym mógł powiedzieć, ale to jest tak na od ludzi, tam jest tylko ten jeden wyścig. To pojedziemy tutaj, bo tu będziemy to, to, to i tak w ogóle wszystko jest gdzieś coś koło tego. No moment, mapka. Kurde, no ten salon tuningowy jest tak, też z boku. Tak to bym tam jeszcze pojechał. Nic, damy sobie jeszcze radę. No już tam była kasa po lewej, ale... Trudno, już nie chce mi się zawracać. Nie chciałbym się wtedy też hamować. No ale za to tu jest. Aha, tutaj to jest, dobra. Nie, to gdzie to jest? A tutaj, nie, bo ta strzałka tak jakoś śmiesznie pokazywała. Może robimy tor wokół tej wysypki tutaj. Dobra, no to ciśniemy. No dobra, dwa okrążenia. Nie najgorzej. Kurde. A się pchają. Przez to, że oni się tak pchają, to potem tamci, tak wiecie, odlatują do tyłu. Tu jest jeszcze Body Shop. A to jest już chyba inny, tak jakby drugopoziomowy czy coś. Muszę to sprawdzić. Ale teraz się skupię lepiej na drodze. Kurde, następny. Nie wiem, czy to jeden z nich to już był ten, co ja go znam, czy może obydwa dwa są jakieś nowe, co wątpię. Nie no, masakra, na światłowy zielony, czyli że Body Shop. Dobra, to już jest drugie okrążenie, to może się to trochę przyglądnę. No i gdzie on jest? Chyba, że to jest... od tyłu, tak jakby tamten, co ja już go znam.
Nie, to jest nowy. To muszę to sobie tu popatrzeć. Wygląda na to, że są dwa nowe. Chyba. Póki jest ten drugi. A, tu był po lewej. Kurde, ja już się pogubiłem. Nie no, nie znam aż tak dobrze tej mapy, żeby tak, wiecie, zapamiętywać konkretne miejsca i to wszystko. Dobra, nie będę się na tym teraz skupiał. Poza tym jeden już mam tam odblokowany, to co najwyżej może będę miał jakieś nowe te pakiety karoserii. No, jesteśmy tutaj w tym hotelu. Przejadę się tutaj. No, to jest to takie okrążenie. No i jest tutaj. To wjeżdżamy. Kasa. Okej, jest. Kurde, znajduję cały czas bady shopy, a tego co chcę znaleźć, to nie znajduję. Co, są jakieś nowe? Nie, no to same. To nie ma praktycznie nic, ale moment. No, spoilery, maska. Nie, czyli nic takiego nowego. No to nie. To wracamy. No, tamtego jednego już nie szukam, bo on był za daleko od startu i od mety, więc jego zupełnie nie wiem, gdzie go szukać. To wracamy do tego sprintu albo Street X-a. Tutaj już przejadę. A kurde. No dobra, to jest to? To jest to? Nie, to nie jest to. To jest jakiś tam stary i on się już nam nie pokazuje, ale on tak teoretycznie jest. Kasa. Street X jednak. Okej. Tych, które puszczę, żeby się tak poprzepychali. A potem sam wkroczę do akcji. Właśnie w ten sposób. O kurde. Nie do końca. Kurde, ale tamten się wysunął na prowadzenie. Ja się tu wlekę ostatni. Jaki przypał. Cztery okrążenia są, chociaż tyle dobrze. Po raz pierwszy się cieszę. Nie, no ja się tak nie dam, no. Kurde, jeszcze jestem prawie sekundę od niego. Strasznie dużo. O rany, jeszcze teraz. Kurde, nie dogonię go, no. Chociaż. Hej, spadaj, koleś. A, widzę, że on też się nie daje. Hej, było dobrze, bo byłem po wewnętrznej. No, dobra. Teraz jeszcze tylko to okrążenie muszę się utrzymać. No,
I zwycięstwo. Ale było ostro, ale nie, muszę go przetuningować pod tym względem, bo widzę, że to się staje coraz trudniejsze. Bez tego tuningu po prostu nie ma szans. Już mamy dwa URL odblokowane, ja nie mogę. Dobra. To jedziemy tutaj. A ten tuning tam to sobie już przeprowadzę albo na początku następnego odcinka, albo... Czemu my tak dziwnie jedziemy? Aha, bo my musimy wjechać tak jakby na autostradę czy coś. Dobra. No rany. Niby tak blisko, a tak daleko. Dobra, tu już wjeżdżamy, więc... No mam nadzieję, że ten wyścig jeszcze jakoś przetrwam tym autem, a w następnym, jak już mówiłem, pojadę, przetuninguję, kupię wszystko, co mogę, bo kasy mam dość, więc nie powinno być problemów. O, super. Właśnie tego szukałem. Momencik. Informacyjkę sobie zbiorę. Dobra. Super, sklep graficzny. O to mi właśnie chodziło. No to malujemy go na czarno. Okej. Okay. Tego nie mam. Mam lusterka. Zielone. Tego nie mam. Tego nie mam. Musiałbym mieć silnik wmontowany. O, za to to mam. Okej. Okay. Co do winyli? Mam jakieś... Aha, mam. Super. To może ja się tym sam pobawię, bo tu nie mogę jakoś tak, wiecie. Poza tym tu mam jeszcze detale, czyli to jest masakra. Tu mamy takich sponsorów, za to się dostaje bodajże jeden... Jedną ocenę, a 500, to nie kupuję. No co wy, bez jaj, że za 500... Co ty? Ha! 500 w ogóle za lakier, a te naklejki kosztują 25. Dobra, to dobra, już się wystraszyłem. Nie, jeszcze nie. No, a winyle po ile kosztują? Po stówce, dobra. To ja, jeśli chodzi o to, to ja sobie tak to obadam i... Co to? A to co to jest to obok tej stówki? To nie jest chyba cena, no nie? Dobra, nie wiem, ja to muszę sobie na spokoju obadać, więc tym zajmę się później. I tylko tu zainstalujemy sobie ten lakier. Okej. No i ładnie. O to mi właśnie chodziło, takie połączenie czarnego z takim zielonym. Bajer. Po prostu bajer. Dobra, i na tym bym kończył ten odcinek. Ale może jeszcze tu coś znajdę. Tu wygląda, jakby coś było. Takie śmieszne... Coś, nie mogę tu wjechać? No to chyba jednak nic nie ma. No nic, dobra. No to do usłyszenia w kolejnym odcinku zajmę w Need for Speed Underground 2. I będziemy się widzieć tutaj, w salonie. I trochę go podrasujemy osiągowo. Tak więc, do usłyszenia.